Nareszcie nadszedł czas, w którym moje marzenie o idealnym stanowisku do nagrywania się ziściło. Przynajmniej jego plan minimum. Mam już to, od czego powinienem zacząć swoją przygodę z nagrywaniem. Mikrofon studyjny. W moje ręce wpadł Novox NC1. Jestem Kokos, a to mój vlog na temat tego mikrofonu. Według informacji na pudełku jest to wielkomembranowy studyjny mikrofon pojemnościowy USB. Chciałem zrobić unboxing tego mikrofonu, ale w pudełku i tak wiele nie było. Był mikrofon, był uchwyt do tego mikrofonu i ten szpetny kabel zakończony wtykiem jak do drukarki. Wtykiem USB-B. Tak, wiem jak to się nazywa. Profesjonalnie. Technicznie. Nie musicie mi o tym mówić. Nie piszcie o tym w komentarzach. Oprócz tego w pudełku była jeszcze gąbka, która sprawiała, że to wszystko nie latało po pudełku jak żyd po pustym sklepie. Wewnątrz pudełka nie było nawet instrukcji. I ta jest umieszczona na tylnej ściance pudełka w czterech językach. Łącznie z opisem urządzenia. To świadczy o tym, jak proste w zainstalowaniu jest to urządzenie. I właściwie tyle. To nie jest żaden minus. Po prostu podłącz i działa. Ewentualnie trzeba poczekać, żeby się zainstalowały sterowniki. Poza tym trzeba tylko jeszcze pamiętać, żeby mówić do tej strony, gdzie jest z przodu LED. I logo. I symbol charakterystyki kardioidalnej. Dobrze. Tyle tytułem wstępu. A jak to nagrywa? Nie wiem. Tak serio, ja tego dźwięku w ogóle nie obrabiam. Puszczam go w takiej formie, w jakiej dostał się bezpośrednio do sprzętu, w jaki został zarejestrowany. Nie mam w tej chwili podłączonego porządnego odsłuchu. Nie mam ani interfejsu podłączonego, ani nie mam w tej chwili do dyspozycji dobrych słuchawek. Po prostu jestem zbyt leniwy i się na tym nie znam. To może być powód tego, że nie obrabiam tego dźwięku. Ja się dopiero uczę. Dobra, skoro już wiecie jak to brzmi, zobaczmy jeszcze jak to nagrywa inne dźwięki jak głos. W sumie w moim przypadku to będzie tylko gitara, na której i tak zbytnio nie umiem grać. Więc bawcie się dobrze. Chyba nawet nie mam czym się chwalić, że gram na gitarze, nie? Mam nadzieję, że podobał wam się ten materiał. Jeżeli wam się podobał, dajcie mi o tym znać. Napiszcie w komentarzu, co było tak, co było nie tak. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie, jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze moje następne materiały. A będę je przygotowywał. Poza tym ja robię te filmy tak, ale oprócz tego jeszcze w tygodniu ja głównie weekendami streamuję gry. Wpadnijcie kiedyś na live'a. To by było na tyle. Na razie.
pożegnanie jest głupie i nawiązuje do najgorszych faszystowskich tradycji.